Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj z okazji otwarcia biura poselskiego Aleksandra Miszalskiego, przewodniczącego PO w Małopolsce. Witam bardzo serdecznie zaproszonych gości, przedstawiciela KOD-u Małopolska pana Grzegorza Wiśniowskiego, przedstawiciela Nowoczesnej, wiceprzewodniczącego tej partii Jerzego Meinsztowicza, przedstawicieli olkuskich struktur tej partii Andrzeja Osucha i Romana Kwaśniewskiego. Witam przewodniczących kół Platformy Obywatelskiej z terenu powiatu olkuskiego, Janusza Cymera, PO Trzyciąż, Sebastian Piasta, PO Bukowno. Tak. No i tutaj naszego gospodarza tej uroczystości tutaj skromnej, posła Aleksandra Miszalskiego. Proszę o zabranie głosu. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. No, takie mieliśmy ostatnio czasy, że może te kontakty, relacje takie osobiste przez pandemię trochę były ograniczone, ale wydaje się, że powoli z tego wychodzimy, że to jest ten czas, w którym też będzie więcej możliwości, żeby nie tylko w mediach, w social mediach, gdzieś tam na Zoomach, ale również osobiście się kontaktować. W związku z tym też ruszamy w teren, no i otwieramy kolejne i kolejne nasze biura. Dzisiaj tutaj u Was w powiecie olkuskim, w Olkuszu, z jednej strony biuro poselskie, ale z drugiej strony też biuro Platformy Obywatelskiej w Olkuszu, której Piotrek Grabarczyk, który nas powiedział, jest szefem. Chciałbym Państwa wszystkich zaprosić do tego, żeby kontaktować się z nami, żeby przychodzić tutaj, żeby zgłaszać swoje problemy, swoje pomysły, sprawy, które Państwa uwierają. To apel do mieszkańców. Oczywiście w najbliższej przyszłości przedstawimy jakiś taki może grafik funkcjonowania biura, kiedy coś tutaj się będzie na pewno działo, kiedy ktoś będzie miał dyżury. Ja oczywiście też tutaj się będę raz na czas pojawiać, ale myślę, że struktury też będą miały takie godziny, w których po prostu będzie można przyjść i zgłosić sprawy, które są dla Państwa ważne. I chciałbym powiedzieć, że już pewnymi takimi sprawami olkuskimi się zajęliśmy. W ostatnim czasie złożyłem 4 interpelacje. Interpelacje na prośbę pana burmistrza Romana Piaśnika, który zarysował takie tematy, o których pokrótce powiem. To jest między innymi komunikacja Olkusz-Kraków. Tak, wiemy wszyscy, że jakby to połączenie jest słabe, zarówno drogowe, jak i kolejowe. 2,5 godziny, 40 km. No niestety to jest ten dystans, który się tyle jedzie. W związku z tym w interpelacji pytam, bo zresztą myśmy zgłaszali też jako klub Koalicji Obywatelskiej taką poprawkę do budżetu i tego rok temu, i 2 lata temu o połączenie właśnie Olkusza z Krakowem. Niestety ona przepadła w budżecie. No i teraz tutaj jest parę pytań do pana ministra Adamczyka, jakie są plany inwestycyjne, kiedy coś można w tym zakresie się spodziewać. Druga taka interpelacja to w sprawie kopalni Bolesław, która wiemy, że jest w stanie likwidacji. No i tutaj też pytanie o jakąś pomoc, które Państwo mogłoby przekazać na rzecz tych terenów, takich jak właśnie Bolesław, gdzie no, ludzie będą tracić pracę i te miejsca są likwidowane. Kolejna, trzecia ważna sprawa to składowiska odpadów, często nielegalnych, często toksycznych. W Kluczach płonęły te wysypiska, w Olkuszu też takie jedno mamy. No i teraz nie zawsze samorząd sobie jest w stanie poradzić z tymi problemami sam finansowo. Natomiast to wsparcie, które jest z NWFOŚ-u, jest często niewystarczające. Taki przykład też mamy w Gorlicach. Prośba o to, by ministerstwo się sprawie przyjrzało i by może stworzyć jakiś specjalny fundusz na to, by tego typu składowiska nielegalne, często toksyczne, likwidować. No i ostatnia sprawa, którą się ostatnio zajęliśmy, to pytanie, dlaczego Olkusz nie został wpisany na listę miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze, ponieważ z naszych analiz wynika, że jednak powinien być, a za tym oczywiście mogą iść w przyszłości jakieś środki pomocowe i programy. To są przykłady spraw, które wiemy za pośrednictwem pana burmistrza, że są ważne dla mieszkańców Olkusza i okolic, bo to przecież nie tylko Olkusz. Natomiast zachęcamy Państwa, również dziennikarzy, o to, żeby przekazać tę informację, że takimi sprawami od mieszkańców będziemy się zajmować. No i na koniec może tak trochę politycznie powiem, ta sytuacja w kraju nie jest zbyt ciekawa po wypowiedziach wczorajszych zarówno marszałka Terleckiego, który powiedział, że możliwe, że będziemy musieli sięgnąć po drastyczne środki, co jasno sugerowało, że rozważa kwestię polexitu.
po wypowiedziach posła Suskiego, który z kolei przyrównał Brukselę do Sowietów i hitlerowskich Niemiec, mówiąc, że z tym okupantem również sobie poradzimy. No, wydaje się, że sytuacja w kraju polityczna zmierza w niebezpiecznym kierunku i obojętnie, czy to jest tylko straszenie i negocjowanie z Unią, czy też przygotowanie Polaków w tym kierunku, to trzeba zaznaczyć, że właśnie szczególnie w takich chwilach, tak ciężkich, powinniśmy być wszyscy razem. I dlatego cieszę się, że tutaj też oprócz struktur członków Platformy są przedstawiciele Nowoczesnej na czele z posłem Jerzym Meysztowiczem i jest KOT. I myślę, że będziemy poszerzać tą koalicję obywatelską, te struktury demokratyczne i mamy nadzieję, że w wyborach, które może będą za 2 lata, a może już na wiosnę, będziemy w stanie przedstawić szerokie listy, jak najszersze, zarówno w wyborach do Sejmu, jak i w wyborach samorządowych. Tutaj na pewno w Olkuszu, w powiecie olkuskim, będziemy w stanie tego typu listy wspólnie budować. I w tym samym chciałbym przekazać głos może właśnie przedstawicielom Nowoczesnej. Najpierw, bo najbliżej może zrobimy małą przerwę, żeby tak, żeby pani odjechała. Dziękuję za cierpliwość. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, gratulując panu posłowi Miszalskiemu otwarcia kolejnego biura, chciałem mu bardzo serdecznie podziękować za tą inicjatywę, żeby to biuro powstało w Olkuszu. I nie traktujemy tego biura i mam nadzieję, że te deklaracje, które znajdują potwierdzenie we współpracy tutaj, to nie będzie biuro tylko i wyłącznie pana posła Platformy Obywatelskiej, ale takie miejsce również spotkania Koalicji Obywatelskiej, ale również z wszystkimi siłami demokratycznymi, które walczą w tej chwili, aby w Polsce przywrócić normalność i przywrócić państwo prawa. Także wydaje się, że ta współpraca, która już od dłuższego czasu funkcjonuje, te spotkania wspólne, chociażby po otwarciu kolejne dzisiaj po południu, pokazuje, że tylko razem możemy osiągnąć sukces, jakim jest odsunięcie PiS od władzy. Nie jest to główny cel, dlatego że uważamy, że sprawy polskie poszły w tak złym kierunku, że na wielu frontach będziemy musieli działać, ale tylko właśnie taka współpraca i wspólne działanie spowoduje, że mam nadzieję osiągniemy wspólnie sukces. Jeszcze raz dziękuję bardzo panu posłowi Miszalskiemu, który jest przewodniczącym Platformy w Małopolsce, właśnie za tą otwartość i za tą chęć współpracy z innymi partiami opozycyjnymi. Dziękuję bardzo. Roman Kwaśniewski, przewodniczący Nowoczesnej w Olkuszu. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że tutaj pan poseł Miszalski otwiera to biuro. Naprawdę muszę powiedzieć, że współpraca z panem posłem już od kilku lat przebiega bardzo dobrze. Bym powiedział, że wręcz wzorcowo. Tutaj pan poseł jest bardzo aktywnym posłem. Proszę Państwa, więc takie otwarcie tego biura jest tylko tak jakby dopełnieniem tego naprawdę naszej fantastycznej współpracy. Także gratuluję, że pan poseł tutaj otwiera to biuro i mam nadzieję, że będzie służyć nie tylko nam, jako tutaj działaczom politycznym, ale także lokalnej społeczności, prawda, bo tak naprawdę o to chodzi. Także gratuluję panu posłowi i dziękuję bardzo. Dzięki. Jasne, zapraszamy KOD. Tak, witam Grzegorz Wiśniowski, KOD Olkusz. Bardzo się cieszę, że pan poseł Miszalski, który jest najbardziej aktywnym posłem ziemi olkuskiej, na ziemi olkuskiej, mimo że no, nie jest z Olkusza, ale tak to wyglądało do tej pory, w tej chwili koronuje swoją aktywność założeniem tutaj swojego biura poselskiego. Bardzo mnie to cieszy. I ja deklaruję, że jako KOT będę też korzystał z tego biura. Bardzo nam brakowało takiego miejsca. Korzystaliśmy z różnych zaprzyjaźnionych miejsc. Tutaj kolega za plecami nam użyczał, gdy cokolwiek chcieliśmy organizacyjnie robić. Wszyscy wiemy, że gdy próbowaliśmy tu cokolwiek robić, było to związało się to z ogromnymi problemami organizacyjnymi, bo nie mieliśmy do tej pory takiego miejsca, a pieniążki skromne, którymi dysponowaliśmy, no wiadomo, przeznaczaliśmy na to, co najważniejsze, zawsze to posiadanie biura, jakiegoś miejsca było na tym miejscu. Dlatego strasznie się cieszę, że w tej chwili będzie to miejsce, z którego mam nadzieję będziemy korzystać. A pan poseł, mam nadzieję, również poza tym, z czego go znamy, czyli angażowanie się
w te tematy związane z obroną praworządności, bo był zawsze tam, gdzie chcieliśmy, zawsze obecny, obecny na wszystkich tych inicjatywach, które chcieliśmy realizować. W tej chwili będzie również w związku z tymi szarymi, codziennymi sprawami nas i wszystkich obywateli ziemi olkuskiej. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Wszyscy. No to po kolei. To dziękuję bardzo Państwu serdecznie za przybycie i ze swojej strony jeszcze chciałbym dodać, pozostajemy do dyspozycji, ja jak i również moi koledzy z kół z powiatu olkuskiego. Wszelkie informacje o dyżurach będziemy zamieszczać na naszych kanałach social mediowych i w lokalnych mediach. Dziękuję Państwu bardzo za pytania, tak? Dzień dobry panie pośle, Łukasz Kostyra, Gazeta Olkuska. Ja mam takie pytanie. Na początku kadencji otwierał pan biuro w Krzeszowicach, jednak ono ciągle nie widnieje w wykazie biur poselskich na stronie Sejmu. Olkusz doczekał się biura dopiero po 2 latach. Pytanie brzmi, dlaczego tak późno i czy Olkusz nie będzie też biurem widmu, jak to w Krzeszowicach? W Krzeszowicach jest problem taki, że budynek, w którym wynajęliśmy to biuro, okazało się, że jest na sprzedaż i w związku z tym jest problem natury formalnej. Ciężko się po prostu dogadać w tej chwili z właścicielami, którzy z jednej strony nie wypowiedzieli umowy, a z drugiej strony też jakby, znaczy nie wypowiedzieli jej ustnie, ale nie podpisali jej też. Grzegorz chyba najlepiej może powiedzieć, bo jest z Krzeszowic. Mało dobry Grzegorz, radny powiatu krakowskiego z Krzeszowic właśnie. No biuro jakby parlamentarne pana posła. Faktycznie, tak jak pan poseł powiedział, ma problem jakby z własnością obecnie i z tym, że jest zmiana właściciela, czy trwają, ale mimo wszystko jakoś staramy się tam też spotykać z mieszkańcami w ramach dyżurów, które się odbywają, chociaż też ostatnio staraliśmy się robić dyżury plenerowe. W niedzielę mamy na przykład dyżur plenerowy w Czernej na Festiwalu Smakowa. Jeżeli chodzi o Olkusz, bardzo prosta była przyczyna, dlatego, bo tutaj poprzednio w Olkuszu otworzył biuro poselskie poseł Ireneusz Raś. Wydawało się, że jedno biuro poselskie posła Platformy jest w tym momencie wystarczające. Myśmy otworzyli w Krzeszowicach, on w Olkuszu, ale ponieważ poseł Raś z Platformy został wyrzucony i zakończył swoją działalność, jak i działalność biura, no to jest to odpowiedni moment, żeby po prostu to biuro funkcjonowało. Stąd dopiero teraz. Natomiast no też mamy wszyscy świadomość, że te ostatnie 2 lata ze względu na pandemię no były takie, które bardzo mocno też ograniczały możliwości właśnie spotykania się. No, non-stop lockdowny i jakby nie stawialiśmy nacisku na ten kontakt fizyczny, bo po prostu on był mega utrudniony. Było bardzo dużo oczywiście różnego rodzaju spotkań na Zoomach, spotkań online, a teraz mamy nadzieję i tak się wydaje, że ta pandemia się kończy i że na nowo tych ograniczeń takich w kontakcie fizycznym nie będzie. W związku z tym te wszystkie czynniki myślę, że odpowiednio tłumaczą, że w tym momencie to jest dobry moment. Do wyborów jeszcze kawałek, więc mam nadzieję, że się biuro przyda. To jeszcze jedno pytanie, bo Olkusz wymaga skutecznych działań. Wspomniał pan o linii kolejowej Kraków-Olkusz. Miał pan ją też w swojej ulotce podczas wyborów. To pytanie, co pan zrobił w tym kierunku, a także drugie pytanie o drogę krajową numer 94, bo Olkuszanie też oczekują już bardzo, bardzo długo remontu tej drogi. To jeżeli chodzi o linię kolejową, tak, składałem 2-krotnie poprawkę do budżetu państwa, natomiast no, jak pan redaktor zapewne wie, nie rządzimy jako Koalicja Obywatelska, w związku z tym większość rządowa PiSu, łącznie z posłem stąd, o nazwisku też bardzo Jacek Osu. Tak, podobnym do tej naszych działaczy. Nie ma za co. Mamy nadzieję, że nie rodzina. Nie no, żart. No głosowali przeciw, no więc jakby ciężko brać odpowiedzialność za decyzje rządzących. My to, co możemy zrobić, to pisać interpelacje, składać poprawki, natomiast póki nie rządzimy, no to ciężko nas rozliczać chyba z tych obietnic. Oczywiście drogę sobie zapisuję, w ulotce jej raczej nie miałem, ale jeżeli jest takie zgłoszenie to też będę w takim razie interpelować w tej sprawie, żeby taki remont jak najszybciej się odbył. Dziękuję bardzo. Jeszcze pytania do przewodniczącego Grabarczyka, jeśli tak. Można. Panie przewodniczący, ja mam pytanie, bo na pana mediach społecznościowych zajmuje się pan głównie polityką krajową. Dlatego pytam, czy po otwarciu tego biura może polityka lokalna będzie dla pana ważniejsza? Tylko polityką krajową. Jak pan wie, tutaj wszyscy obecni, tutaj zawsze lokalnie we wszelkich inicjatywach brałem udział i nie zgodzę się z tym faktem, że zajmuję się tylko polityką krajową, bo wszelkie jakieś, mówię, rzeczy wymagające interwencji, to zawsze tutaj wspólnie z kolegami tutaj z KOD-u i z Nowoczesnej zawsze jesteśmy na miejscu i tam po właściwej stronie. I myślę, tutaj nie szukałbym jakiejś dziury w całym czy drugiego dna, bo
jesteśmy zawsze tam, gdzie wymagają od tego nas ludzie, obywatele, mieszkańcy ziemi olkuskiej. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie, jeżeli można. Jakie są trzy najważniejsze sprawy, które, z którymi teraz poszedłby Pan do Rady Miejskiej, żeby je załatwić? Na najbliższym posiedzeniu dajmy na to. Proszę Pana, to zacznijmy od infrastruktury tutaj sportowej, czyli stadion Czarna Góra, bo ciągle, mimo tam jakichś obietnic posła Jacka Osucha, dalej nie są zrealizowane trybuny. No, plany są, żeby na jesieni powstała ta budowa, no ale jakoś trudno o tym mówić. Drugie to polityka senioralna, bo brakuje takich miejsc, w których seniorzy mogliby tutaj w Olkuszu spędzać swój czas. I trzecie, infrastruktura drogowa, która niestety na osiedlach, takie jak osiedle Słowiki, osiedle Młodych Kuleje, no mimo powoli jakoś to biegnie do przodu, ale niestety no nie tak, jakby sobie to każdy tego życzył. A propos infrastruktury drogowej, Olkusz teraz ma kryzys komunikacyjny przez remont wiaduktu. Jaki jest Pana pomysł, żeby usprawnić trochę ten ruch komunikacyjny w Olkuszu? Proszę Pana, no, kryzys komunikacyjny nie jest z winy tutaj lokalnych władz typu gmina i powiat, tylko no, z opieszałości władz tutaj państwowych, zarządu dróg, który remontuje dosyć powoli ten trakt komunikacyjny, dwóch pracowników na wiadukcie. No to tego w tej kwestii nic nie zrobimy, a uważam, że no, zarząd tutaj, komunikacja między gminą, no tutaj rozplanował ten rozkład w miarę tak sensownie, no i nic tutaj więcej nie dało się zrobić. No jedyne, no, jedyne takie połączenie ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że na przykład osiedle Słowiki, no do tej pory było słabo skomunikowane, gdzieś tam są te autobusy, no ale brakuje, to powinien być, powiedzmy, bardziej dopracowany ten rozkład, no ale na to pewnie przyjdzie jeszcze czas. Dziękujemy Państwu. Jeżeli nie ma więcej pytań, to zapraszamy również Państwa na górę na kawę i ciastko. Nie wiem, czy się wszyscy zmieścimy naraz, ale jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszamy na górę. Dziękuję.